O, policja przyjechała. Wesoło. On ich zobaczył w lusterku, zawinął i uciekł. Zaczął drzeć do niej normalnie gębę. Bardzo, 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 bardzo agresywnie. Siemano, witam was serdecznie, mordeczki kochane. Cieszę się, że zaciekawił was tytuł oraz miniatura, aby obejrzeć kolejny odcinek z Polinezji Francuskiej. Zapraszam do oglądania. Znajdujemy się na głównej wyspie Polinezji Francuskiej, czyli Tahiti. Trzymajcie kciuki, aby dzisiaj nie padało. Chciałbym was zabrać w dwa ciekawe miejsca. Więc zapnijcie pasy i lecimy. To, że transport na wyspach jest kiepski, to mówiłem na poprzednich odcinkach, wtedy trzeba improwizować. Są autobusy, albo są akurat autobusy szkolne. A to, że natura jest tutaj przepiękna, to chyba powtarzać nie trzeba. Jeżeli jesteście zwolennikami pięknych widoczków natury, to zdecydowanie wam siądzie Polinezja Francuska. Ja właśnie kieruję się w stronę głównej drogi i będę, tak jak mówiłem, improwizował. Albo pojadę pierwszym, lepszym autobusem, albo pojadę po prostu na stopach. Dzisiaj w planie jest zobaczenie wodospadu. Tutaj właśnie główna wyspa, które pozostałe raczej też oferują naprawdę bardzo dużą ilość pięknych wodospadów i to jest cel dzisiejszej wycieczki. Miejmy tylko nadzieję, że jakoś konkretnie teraz nie będzie padało podczas łapania stopa. Jak już będę na wodospadzie, to niech se pada, bo i tak mam zamiar się wykąpać. Ale zanim dojedziemy, fajnie, żeby te chmury gdzieś tam zostały tak jak są, żeby nie padało. Zatem zaraz będziemy na wylotówce. Jeszcze jakieś kilka dobrych minut i można lecieć. No i jesteśmy już na głównej drodze. Lecimy z autostopem do przejechania jakieś 11 km na pierwszą atrakcję. Okazało się, że droga jest zamknięta. Nie wiem, na którym odcinku dokładnie, ale przed sekundą podjechał gość, powiedział mi, że droga tam jest zamknięta, ale ja potrzebuję podjechać tylko 10 km, więc miejmy nadzieję, że ten odcinek będzie otwarty. Może dlatego ludzie nie chcą brać na stopa. Pewnie gość myślał, że jadę do stolicy, bo pytał mnie, czy nie chce jechać do stolicy, bo on jedzie. To jest, słuchajcie, jakieś 60 km, jak nie więcej, jak więc no tam się dzisiaj nie wybieram. Ewentualnie, słuchajcie, zostanie jeszcze pójście z buta, bo to jest 10 km ten wodospad. Nie jest nie wiadomo jak daleko, ale wiadomo, że to nie jest najprzyjemniejszy spacer w klapkach. Ale wszystko jest raczej do zrobienia. Zobaczymy, gdzie ta droga jest zamknięta i a wszyscy pokazują tak, że droga jest zamknięta, także no nic. Zobaczymy, oni chyba bez kitu myślą, że ja chcę pojechać do stolicy. Jak mówiłem wcześniej, słuchajcie, faktycznie to jest zamykana droga. Nie wiem od której do której godziny, ale udało się złapać stopa, więc bardzo fajnie. Gość tu nie jechał, ale mnie podwiózł. Tak więc mega miło z ich strony. Tutaj niby jest jakiś szlaban, ale widzę, że są samochody turystów z wypożyczalni. Docieramy na wodospady, moi drodzy. Pięknie to wszystko wygląda. Są dwa. Podobno jakieś magiczne i należy się wykąpać, z tego co mi wiadomo, chyba najpierw w tym po prawej stronie, ale nie jestem w 100% pewny. To miejsce nazywa się Waihi Waterfalls. Jest dosłownie przy samej drodze. Dobre jest to właśnie na Polinezji, że macie jedną główną drogę tutaj na Tahiti na przykład. I tak, tutaj już jest gęsty las, dżungla i z reguły wszystkie wodospady są właśnie tutaj, zaraz przy drodze, naprawdę mnóstwo atrakcji jest przy samiutkiej drodze. A z drugiej strony od razu macie plażę, więc słuchajcie, możecie sobie pójść na wodospad i później porelaksować się na plaży.
oprócz tego, że są tutaj te dwa wodospady, to jeszcze jest jakiś szlak prowadzący do dżungli. A jak mnie znacie, to pewnie dobrze wiecie, że ja lubię chodzić sobie na różnego rodzaju szlaki. Czy to krótsze, czy dłuższe. A jak jest możliwość pójścia w klapkach, to w ogóle mistrzostwo świata. Tak więc idziemy. Jest normalna droga, wiecie, są utworzone schodki. Czyli jest to jakiś tam, można powiedzieć, oficjalny szlak. Ale jest pięknie. Wydaje mi się, że idąc tam jeszcze w głąb tego lasu, może być po prostu więcej wodospadów, bo tak gdzieś wyczytywałem na temat innych atrakcji na Polinezji, czasami idąc w głąb macie jeszcze więcej opcji. Ludzie się dziwnie peszą w momencie, kiedy widzą was w jakimś danym miejscu, a przed chwilką widzieli was na stopa i was nie wzięli. To jest dwóch typa, którzy tak, wiecie, z podkuloną głową popatrzyli na mnie. Ja nikomu nie każę mnie brać, ale po prostu mówię, jaki później ludzie mają taki trochę mindfuck, że ja stałem sobie na stopa, oni mnie nie wzięli, bo mówią, że tu nie jadą. I się okazuje, że ja po 3 minutach jestem na miejscu i on mi głowę w dół, wiecie. Kurczę, no mówię, nikt mnie nie musi brać, ale po co kłamać, że się gdzieś tam nie jedzie. Idę dalej, słuchajcie, w głąb tej dżungli. Gdzie właśnie na celowniku były te wodospady. Wykąpię się w drodze powrotnej, bo i tak pewnie będę spocony. A później chciałbym was zabrać w jeszcze jedną miejscówę zupełnie w inną część wyspy. A i taka rada. Weźcie sobie jakiś dobry repelent jadąc tutaj. Teoretycznie porównując do innych wysp Pacyfiku, nie ma aż tylu komarów, bo ja na przykład na Tonga chyba. Na Tonga też byłem tak poirytowany ilością komarów, które mi pogryzły, że aż naprawdę się denerwowałem, nawet idąc do toalety, wiedząc, że nawet, słuchajcie, myjąc zęby będę pogryziony. Tutaj aż tyle nie ma, ale warto cokolwiek mieć. A vu aux promesses amoureux de la nature, oui, oui, les provocateurs, oui, oui, moi drodzy. Oczywiście nie musicie się bać. Przyjeżdżając tutaj jest bardzo spokojnie, bardzo bezpiecznie. Polinezja to taki turbo turystyczny kierunek. Mnóstwo turystów, więc jest spokojnie. Nawet chodząc sobie na takie szlaki, jest bardzo w porzo i też... A, ktoś mnie pytał ostatnio pod filmami, Piotrek, jak to jest z różnymi wężami, skorpionami, pająkami, bo teoretycznie jesteśmy, nie mówię tutaj na Polinezji, ale jak byłem na innych wyspach Pacyfiku, pisali mi widzowie, jesteś blisko Australii, czy coś tu jest takiego jadowitego. No i muszę powiedzieć, że nie. Australia jest takim jedynym, bardzo specyficznym kontynentem, gdzie wszystko, słuchajcie, chce was pogryźć. I pająki, i węże, i wszystko jest naprawdę bardzo jadowite, trujące, niebezpieczne. A pozostałe kraje, nawet wszystko, co jest koło Australii, no właśnie nie. Australia jest takim po prostu miejscem, gdzie zadomowiły się te wszystkie takie niebezpieczne żyjątka. Reszta raczej bardzo w porządku. No dobra, chyba dalej nie ma sensu iść, bo cały czas płynie tylko taki strumyczek. Nie wydaje mi się, żeby tam nie wiadomo jak daleko były jakieś gigantyczne wodospady. Pewnie byłoby to zaznaczone na mapie, a nie było. Wszyscy pisali tylko o tych dwóch, które są przy samej drodze. No tak więc wracamy. Idę się wykąpać sobie troszkę, słuchajcie, polinezyjskiej energii do siebie przyciągnąć. Jeżeli lubicie naturę, przyrodę, interesują was właśnie takie piękne, zielone, gęste lasy, dżungla, woda, chemia, hemoglobina, moi drodzy, to będzie mi bardzo miło, jeżeli w
wciśnijcie ten czerwony przycisk, zostawicie subskrypcję i zostaniecie na dłużej, bo materiały z Polinezji będą rewelacyjne. To jest dopiero początek, główna wyspa Tahiti. I przypominam, będzie jeszcze Moorea, piękna wyspa niedaleko właśnie Tahiti i później będzie na końcu Bora Bora. Tak więc zostawcie subskrypcję i będę bardzo z tego powodu zadowolony. Dzięki. O, tak to wygląda. Później do restauracji tak pójdę. Gdzie ja i restauracje, słuchajcie. Ewentualnie jakieś snack bary tutaj na Polinezji. Nie stać mi, żeby stołować się niestety tutaj po restauracjach, bo myślę, że miesięczny budżet to by pękł po 3 dniach wizyty w knajpkach. Ej, patrz, jaki ładny. Różowo-niebieski. Wow. Ej, śliczny wariat, naprawdę. Widzicie go? Finalnie wykąpałem się w jednym, bo widziałem lokalnego gościa, który kąpał się w tym po prawej stronie. A słuchajcie, Polinezyjczycy to ludy, które mają bardzo mocno zakorzenione wierzenia oraz słuchajcie, symbolikę, tatuaże, więc to jest dość ciekawa kultura i jak ja widzę, że też wchodzi tylko po prawej stronie, to ja też wchodzę tylko po prawej, bo to może być jakieś złe znaczenie, jak się wejdzie na przykład po stronie lewej. Pewnie kojarzycie takiego aktora jak Dwayne Johnson. No to on ma korzenie polinezyjskie i ma taki tatuaż, który idzie przez klatkę piersiową na ramię i kiedyś się dowiedziałem, że jest to tak zwana tarcza, która gdzieś tam blokuje przed złymi emocjami, złymi sytuacjami. Tak więc bardzo ciekawe to mają rzeczy w tej kulturze. I oczywiście wstyd było, by nie pójść na plażę, będąc dosłownie metr od tego miejsca. Tak więc zobaczymy, co słychać na plaży. Te kolejni turyści, ponieważ auto jest wypożyczone. Ale to jest pięknie. Ja mam tak z reguły, że jak jestem za długo w jednym miejscu, w bardzo podobnych krajach do siebie, to do nas skacze. Widzieliście? Jakieś skoczki, kraby, patrzcie. Mówiłem o tym, że jak jestem w krajach, które są do siebie bardzo podobne, na przykład w Azji Południowo-Wschodniej, Tajlandia, Kambodża, Wietnam, to po jakimś czasie to mi się po prostu nudzi, bo wszystko jest niemalże takie same. Niby inny kraj, ale jednak jest wszystko bardzo, bardzo, bardzo podobne. A tutaj, pomimo, że ja już jestem, nie wiem, 7., 8. tydzień na Pacyfiku, no to słuchajcie, ja cały czas jestem zaskoczony, czy tam naturą, czy innymi rzeczami. I uwierzcie mi, że to jest w 100% prawdziwa ekscytacja, to nie są żadne udawane emocje. Bo gdyby mi się, że tak powiem, znudziło, to po prostu bym pojechał dalej do innego kraju, gdzie będzie naprawdę duży kontrast. I muszę was zasmucić, ale Polinezja jest ostatnim moim krajem na Pacyfiku. Ale jeszcze tych odcinków będzie, słuchajcie, myślę, że 1, 2, 8 na pewno. So, ja to się nabiegam. Dopiero co naprawiałem, słuchajcie, ten plecak. Wszystkiego naprawę będzie mnie kosztował więcej jak 3 nowe chyba.
Nie jest trudno. A miałem nadzieję, że jeszcze pożyję za 2 tygodnie do wyjazdu. Udało się w końcu ogarnąć kartę SIM po 3 dniach. Kosztowało mi jakieś 60 zł chyba, ale mam 10 giga internetu, więc bardzo w porze. O, ceny nieruchomości. Nie najtaniej, moi drodzy. Tylko, że mam zajebisty podróżniczy patent, co zrobić, jak wam się urwie ramionczko od plecaka. Musi się przyczepić sobie butelkę z wodą. Co tam? Chłopaki chcą wojować chyba. Zobacz, mam tu przypięty w ten sposób. Buteleczkę można normalnie nosić w plecach. Pogoda się nieco zepsuła, tak więc wracam na chatę, ale będziemy zaraz wychodzić ponownie, żeby pokazać wam jeszcze jedną rzecz. Moi drodzy, raz słońce, raz deszcz. Rozpadało się trochę, tak więc stwierdziłem, że dzisiaj już nie wychodzę. Przestało padać, ale zaraz będzie ciemno. Tak więc mówię, sobie posiedzę w baseniku. A takie tam na Polinezji francuskiej, moi drodzy. Także poczekam sobie, pójdę jeszcze do sklepu, zrobię jakieś zakupy i jutro wybierzemy się w kolejne miejsce. Tak więc wszystko będziecie mieli jak należy. Z tym, że mi to zajmie 2 dni, a wam film zajmie tyle samo, co zająć powinien. Zachody słońca na Polinezji to inny wymiar, moi drodzy. Patrzcie. Kolejny dzień. Witam. Dzisiaj jest sobota i zauważyłem, że większość rzeczy jest pozamykana, nawet jedzenie. To była taka pizzeria, snack, kaena, czyli takie lokalne jedzonko pozamykane, więc ciężko tutaj cokolwiek znaleźć, aby człowiek po prostu zjadł. Teoretycznie mógłbym ugotować, ale jeżeli pojadę gotować, no to zabraknie mi czasu, aby nagrać dla was materiał. Ja, moi drodzy, mieszkam na Zadupiu i plusem jest to, że jest cisza i spokój, ale minusem jest to, że właśnie jeżeli wychodzę, to muszę wyjść na dłużej, bo na przykład jeżeli chciałbym wyjść tylko i zrobić zakupy bez rowera, na chwilę tak tylko, żeby pójść do sklepu i wrócić, to w jedną stronę jest pół godziny do sklepu z buta, pół godziny z powrotem, zakupy, ugotowanie, no to myślę, że około 3 godzin, więc gdybym teraz wyszedł, zrobił zakupy i wrócił, no nie byłoby czasu, żeby nagrać dla was content, tak więc stwierdziłem, że zjem na mieście. Ciekawostka, wszystko jest dzisiaj zamknięte praktycznie. Jest otwarta jedna buda z pizzą. Mała pizza, 33 cm. 1500 to jest jakieś 50 zł. A gigant 40. Z tego, co mi się wydaje, to w Polsce gigant to jest 50 cm i 40. Tutaj kosztuje 2000, czyli jest to 72-73 zł za pizzę, która no nie nazwałbym nawet gigantem. Zatem wczoraj pół dnia poszło się pieprzyć przez pogodę i dzisiaj jestem w poszukiwaniu jedzenia, no i atrakcji dla was. Zobaczymy, co da się tutaj wyczarować. No do McDonalda nie będę zajeżdżał na pewno. Według Google otwarty jest tylko McDonald's. Nie wiem, gdzie to jest, nie widziałem tego. To też było zamknięte chyba. Ja to zawsze znajdę rozwiązanie. Słuchajcie, znalazłem takie jakby obiady gotowe. I ciekawostka, to jest jakieś 7 dolarów. Ale dzisiaj jest sobota, zamykają sklep, więc jest połowa. Tak więc zajebiście.
kupiłem sobie na dzisiaj, na wieczór jeszcze, tak więc elegancko, już myślałem, że nic tu nie zjem. Dojechałem na drugą stronę, nie pytajcie dlaczego jechałem w taki sposób. Nie mam jednego ramionczka od plecaka, mam karton tutaj pomiędzy, bo to wydłapał stopal w kolejnym odcinku. O, wow. Mam nadzieję, że jedzenie mi się tam nie rozlało w środku. Tutaj planowałem właśnie dojechać wczoraj. Ten widok jest obłędny. Patrzcie na to. Niebywałe. Pogoda przeszkodziła wczoraj, ale dzisiaj już mi nic nie przeszkodzi. Udało się dojechać rowerkiem. No nie jest daleko, jakieś ode mnie 5 km może. Ale tu jest, słuchajcie, bajka. Kształty gór jest tak specyficzny, są tak na siebie ponakładane, masakra. To jest plaża publiczna, nazywa się Mitirapa, plaż de Mitirapa, plaża publiczna. Tutaj również dojeżdża autobus, nie dzisiaj, dzisiaj raczej tych autobusów nie ma, jutro tym bardziej. Sobota, niedziela, ciężko, słuchajcie, komunikację miejską, pamiętajcie. Tutaj będzie mój wypoczynek. No powiem wam, że setki kilometrów plaż tutaj na Polinezji francuskiej będą robić zdecydowanie robotę. Przepięknie. Taki błogi stan. Siedzę sobie, w sumie leżę, odpoczywam. Nic się nie udało się wczoraj, ale udało się dzisiaj. Pięknie jest. I właśnie to chciałem wam pokazać, w ogóle kontrast jaki jest. Z tej strony macie normalnie, słuchajcie, biały piach, a dosłownie z drugiej strony to jest kawałek jakiś 8 km może, po drugiej stronie tej małej wysepki macie normalnie, słuchajcie, czarny piach, więc zupełnie to inaczej wygląda, te plaże wyglądają kompletnie inaczej, to jest piękne. To jest w ogóle mój ostatni odcinek z tej wyspy Haiti, więc jestem przyjazd, pierwsze wrażenia i ten odcinek, trzy odcinki. Jutro będę gnał na kolejną wyspę, więc będę wam pokazywał też, jak się przemieszczać pomiędzy wyspami. Są dwie opcje, ale to już zobaczycie właśnie w kolejnych odcinkach. Zatem, moi drodzy, nie zapomnijcie wcisnąć subskrypcji, bo będzie bardzo dużo przydatnej wiedzy na temat Polinezji. I mówię, udowodnię wam, że nie trzeba srać sianem, żeby tutaj przyjechać. Zapamiętajcie moje słowa. Jakby ktoś mnie zapytał, co mi się najbardziej podoba tutaj na Polinezji, to chyba bym powiedział, że zachody słońca, bo póki co, słuchajcie, trzy noce, trzy zachody. Tak piękne. Woda jest nieziemsko ciepła, jest czyściutka. Wszystkie plaże są naprawdę bardzo czyste, nawet te publiczne. Tutaj też nigdzie, słuchajcie, w sklepach zauważyłem, nie dostaniecie plastików, reklamówek, takich rzeczy. Tak więc jest czysto, wiecie, wdrożyli coś takiego jak brak plastikowych reklamówek i to faktycznie widać, to się nie wala tutaj po plaży, mimo że jest to plaża publiczna. Okej, ktoś powie brudno, ale to jest, słuchajcie, syf, który wleciał z wody. To są rzeczy normalne, czyli liście czy drzewo, które gdzieś tam, wiecie, sobie może spaść swobodnie, ale nie jest to plastik, nie jest to plastik, nie są to puszki, nie są to żadne, nie wiem, rurki, śmieci i tego typu rzeczy, więc to jest naprawdę fajne. Mówię, ja teraz będąc w sklepie, chciałem ogarnąć sobie jednorazówkę, bo to nie było takie hop-siup. Dostałem taką jednorazówkę biodegradowalną na owoce, żeby sobie zapakować jedzenie, ale nie było takiej, wiecie, normalnej plastikowej reklamówki. A jakby wam było mało wody w Pacyfiku, to sobie stąd można poskakać z tych barierek, bo dzisiaj widziałem, jak ładowali. No i powolutku wracam na chatę. Wiecie, że tutaj na Polinezji jest takim minusem? To, że tu raczej wszystko będzie takie przewidywalne, czyli nie wiem, nikt was raczej nie zabierze na chatę ze stopa, czy na obiad, czy tam nie wiadomo jak pogada do kamery. No to bardzo, czy dobra, bardzo turystyczna destynacja. Turystyczna na tyle, że ludzie wiedzą, że są turyści, przyjeżdżają i raczej na turystę patrzą jak na kogoś, kto ma pieniądze, no bo skoro staćcie, żeby przylecieć z Europy, skądkolwiek, na Polinezję, gdzie te bilety nie są najtańsze, to raczej jesteś bogaty. No, you come with me, or I will stay here and I will put the music. Ej, to co się tu wydarzyło, to
Nie uwierzycie, nie uwierzycie, już wam mówię. Słuchajcie, nie wiem, czy oglądaliście poprzedni odcinek, jak tu przyjechałem na stopa z takim starym gościem. Najprawdopodobniej wiózł jakiegoś turystę i przywiózł go do mojego hotelu. I nie wiem, czy dokładnie stało, bo ja przed sekundą przyjechałem rowerem i zobaczyłem, że ten gość, który woził mnie wczoraj, jest tutaj w tym hostelu, gdzie mieszkam. Najprawdopodobniej przywiózł właśnie jakiegoś gościa i kiedy właścicielka przyszła i zapytała, co on tu robi, to nie chciał wyjść, zaczął być agresywny. So what's happened exactly? This guy just arrived, I'm trying to explain people. So the old guy just arrived with a tourist. Yeah. So the guy was hitchhiking. Yes. And this guy came with him. Yes. So probably the lady just came and asked him what is... to move the car. Tak więc słuchajcie. Ta pani właścicielka przyszła, poprosiła tego gościa, żeby zaparkował samochód gdzie indziej, bo on zaparkował na środku drogi i nie szło przejechać. Zaczął drzeć do niej normalnie gębę, bardzo agresywnie. I normalnie chłopaki go musieli wynieść. Ja już myślałem, że tu nic się, słuchajcie, nie wydarzy. Powiem wam tak. Wiadomo, nikt by 80-letniego gościa w ryj, wiecie, nie uderzył, tak? No bo to jest starszy człowiek, ale pewnie musieliby go, wiecie, wynieść, bo on nie chciał stąd wyjść. Aż idę zobaczyć, czy mąż jej zareagował jakoś. Zatem słuchajcie, ja myślałem, że nic się nie wydarzy, ale powiem wam, że jak zobaczyłem ten samochód tutaj przed lożą, mówię, o, drze mordę. Ej, hymn Francji puścił, no nie? To jest chory gość. Chory łeb. Patrzcie, słuchajcie, ten sam gość opowiadający tą samą historię tym samym ludziom, patrzcie. Ej, moi drodzy, także jak ktoś z was nie oglądał poprzedniego odcinka, zapraszam. It was during the second war. I was in the 8th of March. Pardon, je suis fatigué. Żeby się zapoznać. Ej, ten gość nie wyjechał. On dalej blokuje drogę i puszcza hymn Francji. On jest normalnie chory na łeb. Wy to słyszycie? Gość zablokował drogę samochodem i nie chce wyjechać. I puszcza hymn Francji. Co za łeb. Okazało się, że dzień po mnie, dwa dni po mnie w sumie, poznał, słuchajcie, spotkał turystę, wziął go na stopa, opowiadał mu te same historie, które opowiadał mi, tak więc koniecznie obejrzyjcie poprzedni odcinek Polinezja Francuska, pierwsze wrażenia, bo to jest niebywałe, że ten gość przyjechał, słuchajcie, i zabił typa do hostelu, chciał zabić go do rodziny, rodzina nie chciała wyjść, zaczął się z nimi kłócić, był bardzo agresywny, jechał tak samo bardzo agresywnie jak ze mną, tak więc polecam cofnąć się do poprzedniego odcinka i zobaczyć, co tam się działo, bo kosmos. I dalej gość blokuje drogę, nie chce wyjechać. Gość nie chce wyjechać, no nie? Zablokował drogę i powiedział, że on nie wyjedzie. I bo ja kocham, takiego cyrku nie widziałem, a jeszcze 15 minut temu do kamery mówiłem, nie, tu się nic nie wydarzy, tu nic ciekawego się nie dzieje na wyspie, wiecie, tutaj nic takiego nieoczywistego, a jednak stało się, no nie? Właściciele zadzwonili na policję, no bo gdzie by tam się ze starym debilem kłócić, no nie? Także wesoło. O, policja przyjechała. Wesoło. Moi drodzy, tak walczą Francuzi. Jak coś się dzieje, to chowają się w swoim samochodzie. Ten gość się zamknął w swoim samochodzie i jak ktokolwiek do niego podchodził, leciała, ten hymn narodowy leciał. Jak ktokolwiek do niego podchodził, to on otwierał szybę i psikał pistoletem na wodę. Także słuchajcie, chory psychicznie typ, który po prostu nie chciał opuścić cudzej posesji. Ja już mówię, myślałem, że kompletnie nic się nie wydarzy, a to nagle ten sam gość, który mnie wiózł na stopa, mówię, kto jest tu pierwszy raz na tym odcinku, obejrzyjcie koniecznie poprzedni odcinek, zrobiliśmy taki krótki wywiad, jak ten gość zawiózł mnie na grób swojej matki, ojca i woził mnie po wyspie, czy woził, no po prostu jechałem z nim na stopa i możliwe, słuchajcie, że on jest chory psychicznie i on to robi nagminnie, bo dwa dni po tym, jak wiózł innego turystę, opowiadał mu te same rzeczy, zawoził go w te same miejsca, więc możliwe, że ten gość ma po prostu problemy psychiczne, jest mentalnie chory, jest samotny może po prostu, bo mówię, jak pojechał podobno do swojej córki, to zaczęli krzyczeć do niego, żeby stąd wynosił się. Więc nie zdziwię się, jak gość po prostu, wiecie, przywozi turystów
do swojej rodziny, bo jest po prostu pieprznięty. Policja przyjechała, on ich zobaczył w lusterku, zawinął i uciekł, ale jak oni stanęli z nami porozmawiać, coś tam z tymi właścicielami, to on też stanął i policja zawróciła i on uciekł, bo się przestraszył. Także... Moi drodzy, najprawdopodobniej ten widoczek widzicie po raz ostatni, ponieważ ja jutro będę stąd już wyjeżdżał. Spędziłem tutaj piękne 3 noce, w sumie dzisiaj będzie 3. Jutro będę borykał się pewnie z kolejnymi problemami i ciekawostkami na wyspie. Tak więc udało się pokazać w dzisiejszym odcinku. Tyle udało się pokazać. Dziękuję bardzo za oglądanie. Troszkę tyle noweli się wkradło na koniec. Ale fajnie, bo o to chodzi, żeby były rzeczy, których nikt się nie spodziewa. Pozdrawiam was z tego miejsca. Jeżeli nie chcecie skończyć jak ten gościu, wciśnijcie subskrypcję. Trzymam kciuki. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się cieplutko. Hej, pam!